wcześniej Abraham, czy później Maryja, staje się w historii zbawienia takim ogniwem, które sprawi, że apostołowie będą umieli najpierw zrozumieć, co się stało w ich życiu, śmierćnej kary, zmartwychwstania Jezusa, a później będą mogli to umieli wyrazić w postaci Ewangelii. To już jest szósty rok, jak za tymi drzwiami odbywają się zajęcia naszej szkoły filozoficzno-teologicznej błogosławionego Czesława, patron naszego miasta, ale też patron studiów, czyli poszukiwania prawdy, bo jest dominikaninem. Ta oferta jest dla wszystkich ludzi, przede wszystkim z wykształceniem wyższym, ale chodzi o to, aby poszerzyli swoje rozumienie wiary, aby spróbowali wiarę zintegrować z dzisiejszą wiedzą ścisłą, naukami przyrodniczymi, dzisiejszą humanistyką, z dzisiejszymi problemami świata, pytaniami, których nigdy wcześniej nie stawiano, a stawiamy. Gromadzi się na tej sali mniej więcej 150 osób, tyle jest zapisanych i bardzo chętnie uczestniczą. Jest to nasze studium, które pomyślane jest jako pewnego rodzaju formacja permanens, to znaczy nieustanna, ponieważ dyscyplin wiedzy z zakresu teologii, egzegezy, historii Kościoła, filozofii, psychologii, współczesnych nauk humanistycznych jest tak dużo, że w zasadzie nigdy się nie kończy. Także jest to ciekawa przygoda dla każdego, kto z tym się spotyka i kto naprawdę chce głębiej rozumieć siebie, świat, rozumieć tajemnice Boga i zarazem to wszystko jakoś połączyć. Wykładowcy są najlepsi z całej Polski. Oni starają się nas wprowadzić w te trudne tematy. Jest możliwość pytań. Każdy, kto się zapisuje, dostaje dostęp do wszystkich poprzednich wykładów, czyli naprawdę jest co odsłuchać przez następny rok, jeżeli się zapiszemy. Inicjatywa, wydaje mi się, cieszy się niezwykłym powodzeniem i także jestem przekonany, że to jest strzał w dziesiątkę zapotrzebowań ludzi dorosłych, dojrzałych w tym świecie, którzy ciągle chcą wierzyć, chcą być w Kościele, a zarazem chcą być aktywni w świecie i chcą odpowiedzieć na pytania, które niesie świat. Cieszymy się bardzo z tej inicjatywy, liczymy i szczerze mówiąc bardzo dbamy o to, żeby to było jak najlepsze, stąd podnosimy jakość i wykładów i tego, co się dzieje w trakcie. Zawsze jest przerwa, dobry poczęstunek, możliwość porozmawiania. Nawet zorganizowaliśmy pielgrzymkę wspólną do Ziemi Świętej i mamy nadzieję, że to będzie się wszystko dobrze rozwijało. Dlatego, że realizują testament świętego Dominika Guzmana po 10 wiekach dalej. Głoście wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. Dlatego też, że są otwarci dla wszystkich. Potrafią zgromadzić ciekawych ludzi. Można ich tutaj zobaczyć, można ich posłuchać. Przychodzę do Dominikanów, bo to miejsce jest dla mnie jak rodzina. Tutaj tak naprawdę nikt nikogo nie potępia, nikt nikogo nie odrzuca, nie odtrąca i no to jest miejsce, gdzie czujemy się naprawdę wszyscy najlepiej, gdzie jesteśmy u siebie. I to jest dla nas bardzo ważne, dla każdego z nas, dla mnie w szczególności. Dla mnie Dominikanie to właściwie jest z dwóch przyczyn. Po pierwsza to historyczna, bo moi dziadkowie odkąd zjawili się we Wrocławiu, od 1945 roku, byli właśnie tu, u Dominikanów. Inaczej nie można było. Druga, kiedy już zaczęłam być dorosłym człowiekiem, to także kwestia intelektualna. Dominikanie zarówno w swoich mszach i w swoich naukach, jak i w tym, co oferują oprócz tego, a więc w szkołach i w duszpasterstwach dają doskonały zasób intelektualnego wsparcia wiary. Im więcej wiemy, tym więcej chcemy wiedzieć i wszystkie te czynniki są realizowane tutaj, zarówno w czasie homilii, jak i w szkole, jak i w duszpasterstwach. Dlatego, że na co dzień nie mamy czasu na to, aby rozwijać się w zakresie naszej wiary. Rozwijamy się w wielu dziedzinach. Tę część często odpuszczamy. A szkoła, która ma spotkania raz na miesiąc, daje nam tą możliwość, abyśmy dowiedzieli się dużo więcej na temat tego, w kogo i dlaczego wierzymy. To miejsce, gdzie o rzeczach nieoczywistych można dowiedzieć się w sposób oczywisty. A wykłady prowadzone są przez wybitnych
teologów, psychologów, specjalistów z innych dziedzin. Jako dorosła osoba do tej pory nie miałem czasu, sposobności, żeby pogłębiać swoją wiarę, swoją wiedzę teologiczną, żeby wnikać, skąd pewne kwestie biorą się w Kościele. Dzięki comiesięcznym spotkaniom mogę to zrobić w sposób systematyczny, pogłębiony. Serdecznie polecam Szkołę Błogosławionego Czesława.